dobry, witamy serdecznie. Mamy godzinę 8.30. Wstaliśmy, ogarnęliśmy się i wjeżdżamy na rozładunek. Następnie mieliśmy mieć puste pojemniki, ale jednak nie mamy i z tego w sumie się bardzo cieszę, bo to nudne jest. I gdzieś tam mamy jechać się ładować, jeszcze się zlecenia nie dostali, ale ponoć już jest. No. Także zrzucimy i niespodzianka co dalej. Się, bo w międzyczasie, jak ja tam nadzorowałem, żeby znowu nam naczepę nie popsuli, to Andzia sobie zjadła, teraz ja sobie podgrzeję, sobie zjem krokieciki, no i lecimy. I znowu na Hiszpanię. Dawaj. I tutaj na dole też cofnij w prawo, nie?
Dobra, moi drodzy, pauza pauzunia momentu. Jeszcze butelka do śmieci. Taka sytuacja. Parking chce stać. No, niestety taka godzina, że prysznic zamknięty. A tamten prysznic, co jest taki dziki, to lepiej nie. Także ja tutaj zaraz wezmę banieczkę, zagrzeję nam raz dwa wodę, bo mamy w ciul miejsca na naczepie. Taka sytuacja. Ogólnie jechało się sympatycznie, bo lekko było. Jeszcze przed samym parkingiem wyrósł nam objazd, na szczęście nieduży. Bo przed samym parkingiem z powrotem wjeżdżaliśmy na autostradę, także się udało. No i taka sytuacja. Jak nagrałeś? Znaczy, no nie, że prysznic jest gotowy. Nagrałem, że będzie się szykował. No, to było gotowe. Boże. Się ocknęłam, bo usnęłam. Dzień dobry, drodzy Państwo. Pogoda pod psem. Czemu pod psem? Nie wiem właśnie. W sensie, bo tak się mówi? Pogoda barowa, o. Siedzi się tak? No, że pogoda barowa, to się tak mówi. No, ale pod psem? Nie wiem, pewnie ja coś znowu wymyśliłem. Jak widać, my już sobie jedziemy. Całe zawrot na 8.5. Deszczyk pada sobie równo. Andziulka tutaj, proszę bardzo. Raz na co? Raz spadnie na krzaczek, drugi raz na... Resztę sobie dorymujcie, dorówno. Tutaj będzie sobie kropiciki zaraz podgrzeje, zważonej w ogóle. No i lecimy. 321 do rozładunku jeszcze. A taka sytuacja. Autostrada A63. Co ty zrobiła? Wyżej zrobiła. Co ja zrobiłem? Się poszukaj, tylko podałem. Czemu uwaga na śniadanie? O, dzisiaj śniadanko dla tuptusia takie. Bardzo zdrowe i na słodko, i na słono. Dla mnie dwa krokieciki w sumie na taką, na takie obiado, obiado-śniadanie, bo mamy godzinę... 16.40, obiado, śniadanie, kolacja w sumie, grubo. No, także takie rzeczy mu narobiłam. Kanapusie takie mu położę i będzie mógł sobie jeść podczas jazdy. A ja sobie przygrzeję i też zjem sobie podczas jazdy, bo patelnię przygotowaną mam. I do celu mamy jeszcze 159 km. I wyobraźcie sobie, że normalnie będziemy mieli w nocy załadunek i gdzieś tam będziemy jechać pod Barcelonę, taki przerzut po Hiszpanii. I gdzieś tam mamy jeszcze na tych czasach się rozładować i nie wiem co dalej, bo żeśmy nie dostali. Na razie tylko takie plany, o tak. Tego słowa mi brakowało. No. Także wszystko jasne, ciśniemy, nie ma opierdzielania. Ciekawe co tam jest. Goku i ten, i to jest kafe w ogóle. I z Marvela, i Harry Potter, także bym musiała sprawdzić teraz mapę. W ogóle jaka ta pogoda jest porąbana? Byliśmy tutaj w poniedziałek, mówiłeś? W poniedziałek, tak. No w poniedziałek żeśmy tutaj na pauzę stawali. Tak. W poniedziałek tu staliśmy na pauzę i była temperatura zerowa, a w nocy było minus. Tak? No i jak wiało przecież, nie? I jak wiało. A w Madrycie przecież no był mróz, przecież tam rano śnieg padał w sobotę. Minus 5 było w nocy, jak jechałam. A zobaczcie teraz. Czwartek. 21 stopni. Czwartek. Czwartek. Godzina 18, tak? A poniedziałek było minus 5. To jak mi ma głowa nie boleć? Ja się zastanawiałam, czemu mnie głowa boli. No jak są takie różnice temperatur. Tragedia. No nie wiem, bo tam było coś, że korona, że coś tam było, że konduktores. Nie wiem, chcesz, to możesz się położyć, no. Idą czarne chmury, kurwa, żeby się nie zmoczyło. Ja nie wiem, ile tam będę siedział, nie? Dziady. Jak chcesz, to możesz wierzyć normalnie, bo nikt mnie nie pytał o dowody osobiste ani nic. Mogę sobie siąść na ziemi po prostu. Ja wiedzie. Muszę przejechać przez bramę i na bramie w okienku będę na takiej wysokości z sieciem gadał. Fuck. Dobra, powiem, że jesteś drugi konduktor. Uważam, tak też się w podwójnie nadało. Tak? No, dwóch łebków było. Jeden na przyuczeniu chyba, bo tam mu wszystko tłumaczył, ten starszy, nie? Założę sobie ten. Może ja po prostu będę siedziała na tym. Na czym? No, jako kierowca.
Wiesz. No czekaj, tu się zatrzymamy, się przesiądziemy. Gdzie tu jest gwiazd? Nie, musimy tam w inną stronę zupełnie pojechać. A. Ale za fajne, ja mam buty robocze, w razie na tamtej strony też sobie wyciągnę. Wiesz, jak będę siedziała tutaj, to też jest trochę inaczej. Rację. W lewo? Tak, w lewo do ronda, na rondzie w prawo. Nie dzieje, nie jedzie nic, nie. Lewo to jest lewo, tak? Bo czasami tak, u ciebie lewo. Tak, lewo to jest lewo, tylko trzeba się wyciągnąć, żeby było trochę ciasno. Tak, trochę bardzo ciasno. I teraz gdzie? Na rondzie w lewo. Weź mi to zasłoń, kurde. Nie było słońca, jak wyszło to... Teraz pojedziemy w lewo, to będzie wszystko. W lewo, tak? Na Puerta 4. No zobaczcie, jaką ładną ma Tom w końcu założył. Two drivers, one truck. Daj pan papiery. Dobra, dziękuję, gracias. Ciao. No powiem ci, ty jesteś jako konduktor wpisana. Ja jestem jako nikt, kurwa, nie jestem w ogóle wpisany. Tak? Tak, no bo dałem dwa, bo ona babka powiedziała paszport, nie? No. I dałem dwa. I się zapytała, kto jest konduktor, nie? Aha. Pokazałem na ciebie. No. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Nie, nie. W lewo będziemy jechać. W lewo. Nie? No wiem, widziałam właśnie, że w lewo pokazała. Stay warm, no? Hola. Hola. Ładnie się wyciąga, nie? Dobrze, dobrze. Co by tam... Chwali się takie zachowanie. Co by tam nic nie wsiągnął? Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Siadaj, wujam. No. No i tutaj S1 trzeba szukać. S1? Si. Si, si. Gracias, amigo. Gdzie to jest jakoś opisane w ogóle? Ja tu nie widzę, żeby coś było opisane. Ja też nie, czekaj. Skręciliśmy tu, tu gdzieś powinno być S11 napisane. Ale nic nie ma, także jedź dalej. S41, tu u góry jest jakieś... 6-1, 4-1, nie wiem co to jest. Faurecja tutaj jest. Nie mam pojęcia. I to ma być... Czekaj, stój. No właśnie. Stój, bo to gdzieś tutaj przy końcu jest. To jest gdzieś tutaj. Faurecja? No, to jest gdzieś tu. A to nie są te takie, te co my mamy? Mhm, chyba tam. Czekaj. Jest e-park. To jeszcze dalej, kurwa, trzeba. Zapytam się wyskowego. To tu właśnie on jedzie, tylko żebyś nie wyleciał. Z której strony jedzie? Z tej. Włącz awaryjki. Spierdolę. Się nie bał i spierdolił. Przerąbany! Na takich dużych firmach jest zawsze trafić. Żeby to jeszcze było opisane. Jeszcze? Pokaż mi tą mapkę. Co? Mówię, pokaż mi tą mapkę. Mi się wydaje, że to jeszcze dalej trzeba. Kurwa, te śmieci. Tak, tu znowu. Jedź dalej. No my jesteśmy jeszcze, bo to mamy praktycznie przy tym pierwszym rondzie rozładunek. No to jeszcze dalej trzeba jechać. Czekaj, tu wjechaliśmy, tak? No my gdzieś tu teraz jesteśmy. Tu? No, no bo tu jest ta puerta, nie? Mówisz, że na swój urok wejdzie? Mhm. Ola! Dalej. Jest dla turbo? Mhm. Okej. Gracias. I co? Prosto? Tam dalej jeszcze, no i tutaj w lewo pokazałem. No, 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 bo to jest taka droga. Na mapie tego nie ma, ty ma jest zgłupiałem, no.
lampy będzie, wiesz? Nie wiem. No to są lampy. Jest tam 4Z. Czyli jeszcze kawałek dalej. Tak coś mi się wydaje, że to tu. Szczerze powiedziawszy. Podejdź trochę dalej. Ale tak szczerze. 4Z. BF Transport Wyszków. Zatrzymaj się. Ja się tutaj zapytam. Włącz tego awaryjki, nie? Czekaj, to przyjadą koło mnie? Właśnie tak. Czekamy, aż auto wyjedzie. Przed chwilą wyjechał, nie? Ten, co tutaj najpierw cofał. No. Jak on wyjedzie, to my mamy wjechać na tą pierwszą bramę z prawej strony i tam w środku się na numer 4 ustawić. A pierwszą bramę z prawej strony, kurwa, mi tak słońce świeci, że ja nic tu nie widzę. No widzisz tam pod tym? Co, na wprost? Tą bramę? Tu masz nie, tu jest bramę, zakaz. Nie? Nie tu, obok. Po prawej stronie masz dwie bramy. Na tej samej ścianie, co jest ta brama z zakazem. Tam, 10 tak, i co no, jest? Nie ta pierwsza z lewej, tylko ta od ściany. Tam, gdzie ktoś wyszedł stamtąd? Tak. To tam się wjeżdża? Tak. Jak się rozładuje na doku numer 4, to my mamy tam wjechać. A skąd będziemy wiedzieć? Ja tam idę czekać, patrzę się, Stasia jest tam prowadził. Daj mi tylko telefonem, napiszę SMS-a. Jednego, drugiego. No i przede wszystkim, żeby ze mną kontakt mieć. No, dlatego daj. Brzy. Łagiej! Takie ciasne dla ciężarówek rozładunki. Takie ciasne rozładunki, takie wielkie firmy, no tak bywa, no i co zrobisz, tak nic nie zrobisz. No, ogólnie rozładowanie, jedziemy załadować się, bo kurde, czas nas goni i mamy nocny załadunek, nocny, poranny rozładunek i w ogóle 600 km do zrobienia, kurde! A bo tu Vito robią? Mercedes Vito, Mercedes Żegno. Co? Nie widziałeś tego mema? Jak był Mercedes Vito, no, no i było Vito namalowane, nie? I był Mercedes Vito, ale jako karawan, i Mercedes Żegno. Boże. No humor w moim stylu, nie co? Godzina 22:38. Damiano jest na naczepie, ponieważ załadunek jest... No taki, że on tam paleciakiem układa, a gościu mu podaje i po prostu no załadunek jest samemu. No to ja nie, korzystając z okazji, bo nie będzie czasu, to będę robić placuszki. Właśnie rozrabiam masę. Placuszki będą jogurtowo-owocowe, więc działam. No. Żebrak dalej żebrze. Kawałek herbatnika to dla niego mało, znaczy biszkopcika. My jesteśmy ogólnie po załadunku. No w sumie nic wam nie pokazywałem, bo raz, że ciemno na naczepie, a dwa, że i tak by nie było nic widać.
Raz w życie można na szepie dwa, że nie ma. Okej, dobra. No, Andzia w międzyczasie placuszki zrobiła, no i lecimy pod Barcelonę. Mamy już 580 km. Na 7 rano rozładowane okienko będziemy mieli, także lecimy. A ty, Myszkin, co? Na łóżko zaraz. Zobaczcie, tak wygląda żebrząca mysz. A tak wyglądają, proszę ja was, placuszki jogurtowe z dodatkiem łowocków. Ano. Tada! Trochę nieprzyzwoite o takiej porze jeść takie rzeczy, wiesz? Nieprzyzwoite, jak całą noc będziemy pracować, to są nieprzyzwoite. Dobra, jesteśmy na miejscu, idę się zameldować. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Nie wiem, pierwszy raz tu jestem. Czas pokaże. Dobra, się drze, żeby wjeżdżać. Tyle dobrze, to wjeżdżamy. Ktoś pan, co stał przed nami, wyjechał. No i zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Tylko kurde, żadnego planu mi nie dali. Powiedzieli, że to niby tutaj, no się okaże. Jeszcze się zapytam ochroniarza w sumie.
szybka akcja, wyjechaliśmy sobie na parkowiczkę. Nasza parkowiczkę. Mamy tutaj taką miejscówkę. Zaraz po drugiej stronie jest nasz rozładunek. Rozładowaliśmy się, mamy kręcić pauzę. No, miejscówkę nam polecił padre nasz, hiszpański, Felczar. Także dosłownie kilometr stąd, no bo spedytorowi zależało, żeby jak najszybciej na pauzę stanąć. I żeśmy stanęli. No, sorry, że tak się ciągle po brodzie drapie. Andzia tam wymucha kabinę. W sensie wydmuchuje paproszki. No, a tutaj o wilku mowa. Ja wyjeżdżam sobie ze sesy, a tu padre hiszpański zajeżdża. Złapał nas. Taka niespodzianka. Kulturka, ławeczka. Cześć. Chwilę żeśmy pogadali. Nie taką chwilę. I padre jedzie. Niestety. Pa! To jest wariat. No. A my się bierzemy za mycie. Panieczka jest nagrzana, idziemy na naczepkę, ciepło dzisiaj jest, także... No taką chwilę, 2,5 godziny żeśmy sobie... No, 2,5 godziny sobie żeśmy pogadali. Panieczka się grzeje. Idziemy się wymyć, w ogóle tam jest Montserrat. Przepiękna góra. Kurde, żeby to było tak, że na przykład sobotę rano się rozładowali, pauza, nie? No. Ale by to piękne było. Myśmy z padre pojechali tam na Montserrat. Fajnie by było. Co będzie robił? Co? Cował będzie? To jest wariat! Co, jak będzie coś jechało? To się nacofa. Leon nie w tą stronę, tak? No, panie Leon... Gdzie jedzie? Co? Gdzie jedzie? Widziałem, na ulicy. Dokładnie do brzuchu. Sofa! Tylko wariaci są coś warci, jak to się mówi. Łogi! Srane słońca. Kurna, 450 poszła jak zła. Kurde, jak tak cieplutko jest na zewnątrz, to nawet przyjemnie będzie się wykąpać. Dziękuję. Pauza w toku, a tymczasem na śniadanko mamy owsiankę z budyniem czekoladowym, no i takie owocki, jak widzicie, takie Andzia czary mary hokus pokus zrobiła. Smacznego ja życzę tobie. Z góry przepraszam za mój niemakijażowy ryjek, tak wiem, straszę, ale jest godzina 18:17. Na pewno po załadunku raczej będę spała w nocy, więc no nie ma sensu, żebym się malowała, bo nie ma. 3 godziny tylko żeśmy spali, bo padre nas odwiedził, ale takie spotkania się nie zdarzają codziennie, więc też codziennie tym aż tak... Takie, że można było sobie na spokojnie pogadać. Tak, tym bardziej takie, gdzie można było sobie na spokojnie posiedzieć, pogadać i w ogóle tak, także... Można raz za czas. No, ogólnie teraz się ciągniemy niestety w koreczku. Barcelona. I lecimy się załadować. Uważaj. No i chuj. Stój. Kurwa. No i co, gnoju? Czemu ten korek jest? No bo zjeżdżają. Pojadą sobie do końca uporczywie, omijają ich, a później po prostu. Gnojowo w sumie, to kopita była. No i ten, i co? Dziwnie, jak gnojowo. Co dziwnie? Gnojowa, no to... Ale palmy, Las Palmas. Las Palmas. Ale jak gęsto. No, ogólnie tutaj w ogóle gdzieś się coś paliło. Gdzieś jakieś helikoptery latały, gdzieś jakieś kłęby dymu, nie wiem, bo żeśmy to przespali. Tak wyszło. I
I miałam powiedzieć właśnie, bo mnie zbiła z tropu, miałam powiedzieć, że się ładujemy w porcie w Barcelonie i z tego portu lecimy na Niemcy, gdzieś tam okolice Karlsruhe. Ciężkie do wymówienia. Ciężkie do wymówienia. Zresztą po 3 godzinach snu to wszystko będzie ciężkie do wymówienia. I jest szansa, że ten kurs zrobimy tak na raz i będziemy mieli długi weekend. No jak nas załadują szybciej, nie? Tak, jak nas załadują szybciej, to tak ładnie sobie piźniemy na raz i będziemy mieli długi weekend i gitara. No zobaczymy. Taka kolacyjka, proszę bardzo. W ogóle nie nagrałeś tych samolotów, nie? Kamerką nie, telefonem. Jak mogłeś? Przepraszam. Jak mogłeś? Słychać, w ogóle tutaj samoloty są. Latają. Ja my czekamy. O 20.30 Damian miał przyjść, się zameldować. Więc żeśmy porobili zdjęcia samolotów, teraz jedzonko, obiadek. Obiado, kolacja w sumie. No, zaraz może nas wezmą pod rampę. Może. O, no i dobra. Podstawiliśmy się pod rampę. Dobre układy mamy, bo z tej strony jest mniej aut. Nie no, tak towar akurat mamy, więc... Spoko. Mam nadzieję, że zaczną w miarę ładować, bo tutaj niektórzy pauzy pod rampą kręcą, także... Chyba, że po prostu na końcówkę czasu przyjechali. Dobra, idę dokończyć jedzenie, bo zimno już wystygło. Sytuacja jest następująca, że przyszedł pan i mówi, że ramp 1:10, more easier, tak powiedział. Ale czyli... nie 10:00, że rano. A ja nie wiem. Nie, no to idź dopytaj jeszcze. Daj mi długopis, zapiszę sobie kurwa 22, ja się nie zapytam. No i rampa 1, tak? Mhm. Długopis, oddaj długopis. Tu jest spoko. Nie wiem jak tam, ale tu daleko masz. Kurna, słyszycie to? W końcu ładują. Zobaczcie. Co ty robisz tam? Podglądam. Tam nic nie widać. Widać. Andzia se siedzi. Dzień dobry. Tutaj się śniadanko robi. Teraz się paróweczki ugotują. Zobaczcie takie moje przemyślenia. W ogóle jesteśmy załadowani, zapomnieliśmy wam pokazać. Żeśmy prawie 6 godzin na firmie spędzili, ale w końcu nas załadowali. Wczoraj w Barcelonie, jak żeśmy się ładowali, w nocy, o północy dosłownie, jak żeśmy wyjeżdżali, było cieplej, jak dzisiaj w Lyonie, w dzień. 4 stopnie, leje, a wczoraj w Barcelonie było 20. W nocy. Więc taka sytuacja. Masakra. I dzisiejsze śniadanko. Takie na szybkiego, można powiedzieć. Nawet trzeba, bo na szybkiego. Co? Nawet trzeba, bo na szybkiego. No, nawet trzeba, bo na szybkiego. Bo nie ma czasu, 6 godzin nas przetrzymali, więc nie ma czasu na kombinowanie. Trzeba jechać jak najdalej. Żeby to faktycznie na 6 godzin przetrzymali w miejscu, to byśmy sobie pauzę dokręcili, nie? Tak, żeby to było w miejscu, to byśmy... Ustaw się tu, przestaw się tu. I tyle z pauzy. Migłuj, panie. Migłeś? Dobrze. Szerokości grill i ogród. O, taki basen to ja bym chętnie sobie postawiła tam na tym. Na tarasie. Nie, to by się sąsiady kąpały. No, jakbyśmy częściej w domu byli, by fajnie było. Patrzcie, dopiero wstawione. Wszystko ci Damian tutaj wyczyścił. Wszystko ci ojciec wyczyścił. A ty co? A ty co? Już nie masz wody, bo już musiałeś tam od razu nadupcyć tej ściółki. Dlaczego tak zrobiłeś? Co? Ja wiem, że ty jesteś myszą, lubisz kopać, ale no nie przesadzaj, bo nie będziesz miał co pić.
Tak, i najlepiej kółko sikać. No, taka sytuacja, żeśmy w ogóle w całej kabince posprzątali. Dywaniki to w ogóle żeśmy wyprali, nie? Także przejrzały trochę na jeden dzień. No, ogólnie żeśmy wszędzie wszystko poczyścili, powydmuchiwali, powycierali szyby na zewnątrz i w środku i w ogóle. A teraz ogarniamy się i idziemy do galerii tutaj, bo stoimy sobie na miluzie. A jutro jest plan ambitny, żeby pójść do dwóch muzeów i do zoo. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Mam nadzieję, że się uda. A teraz idziemy na galerię. Przepraszam, ale głodny jestem. Zobaczcie, życie we Francji wraca powoli do normy. Siedzimy sobie w restauracyjce. Szok! Jak miło. Ja już jem przystawkę. Andzia sobie wziąłem danie główne, temu jeszcze nie ma przystawki, ale podzielę się z nim. Podzielisz się ze mną? Uh-huh. O kurde, a ja myślę... Zobacz, żeby specjalnie pizza, tak jak we Włoszech jedzą, że polewasz oliwą. Aha! Ale fajnie. Zobaczcie, jesteśmy we Francji, a czujemy się jak we Włoszech. Ogólnie polecajka tej restauracji tutaj, nie? Jakby ktoś stawał gdzieś w okolicach Miluzy. Parkingczek fajny, ale pryszniczka to tutaj nie ma. Znaczy niby jest, ale że syfiasty jest zimną wodą, więc my mamy swój czysty i z ciepłą wodą. Jak myślisz, tam dafie to Polacy? Nie. Dzień dobry. Wschód słońca nad Miluzą. Napieprza ten, w kabinę. Tutaj mamy zrobioną sałateczkę, że tam merda sosik. Ja jedę smażyczki obę na grillu takim malutkim. O Jezu, przepraszam. Dziękuję. O, zobaczcie. Sorry, bo skanie przepalamy. Hałasuje. Taki znany i lubiany przez nas grillek. Jednorazowy. Działasz ty? W ogóle. Zobaczcie, jakie efekty ciężkiej pracy. W sensie chlebek francuski, kiełbaska polska, sałatka, Andzia. 20 gram. Maśkę, puciu. O, my zjemy i ruszamy na Miluzę. Była ładna pogoda. No, pogoda dopisała. Po wczorajszym się nie spodziewałam, że tak ładnie będzie. Widać, że padało jeszcze w nocy. Opuszczamy rzeczywistość parkingową, idziemy na Miluzę. Najpierw do zoo. Nie? A co? Rainbow!
Patrzcie, ale po 12 km na nogach trzeba coś zjeść. A jeszcze 6 przed nami. Ano. Taka sytuacja. Ten to jest chojrek. Bo ja tylko łeb myję na zewnątrz. Co? Mówię, że jesteś chojrak, bo ja to tylko łeb myję na zewnątrz.